Ale mi ładnie wciął, ojajaj. Da się bez rozwalania, da się! Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Okay? Dzięki. O, jesteście ze sera co najwyżej. Jesteśmy bez rami. Ale wam bez rami? Ale oczywiście pragnę tylko przypomnieć, że staramy się nie robić żadnych takich rzeczy, że wlepiemy specjalnie. Ale nie, w sensie, żebyś nie robił, wiesz, czego. No tak, no. O, ja oczywiście staramy się po oponach nie strzelać, wiadomo. Tak. Jakby furą jedziemy, tym samolotem lecimy, co ty chcesz zrobić z opony? Maria. Ajajaj. Dorny śrogaty, czy jaki? Gdzie oni są? Na górze. No jeszcze wysoko. Wyżej? No widzisz, czekaj, zapraszam. O ty gnoju, dobra, który to? Ja, z jakich umiera zaraz, tam jeden z drugim, z trzecim. Oj. Dobra. No w dupę ktoś trafił teraz. Co? No, naprawdę. Ty, ja strzelałem. Strzelał góry lata. To klątwa. Uważaj, leci jeden. O chule, no. Przepraszam. O nie. Przepraszam. Czekaj, tutaj są, wiem, przepraszam. Kto to wspominał dopiero? No wiem, nie udało mi się do góry. A to jest dosyć zabawne, jak Szefar przez mnie wspominał jeszcze do Syla. Sylo, uważaj. Nie rozwijaj. Dokładnie o to. Dokładnie o to. O tym było mówione. Nie rozwijaj się. Wiesz co jest najgorsze? Że to się strasznie późno pokazuje, jakby ta rampa i jej nie widać do końca i nagle... Nie, widziałem, tylko ja po prostu nie mogłem... Mnie... Pan, sorry, YouTube Administration, this is... Mnie oznaczysz? Ale to jest twój kanał, ziomek, jakby co ja mam do tego twojego oznaczania? Co ja mam do tego kanału? A co ja mam do ciebie? To co ja mam do ciebie? Dokładnie. Nie no, dobra. Ja zawsze montuję filmy. No to oby tak było. Był już taki jeden, który tak samo gadał. I tak samo zaraz powie jeszcze, ja zawsze robię miniaturki. Nie na swój kanał. To prawda, nie na swój kanał robi. Dobra. Tak, to wygląda widzowie. Dzielę ci się. Pull up. Gdzie ty mi tym jak wysoko jesteś? Patrz tego drugiego. Nie, gdzie jest boczek? Leć boczek. Leć. Tutaj są. Jest boczek? Dobra. Ścina. A, wy tak jesteście wysoko, okej, okay, no, dobra. No. Ej, blałek leci teraz. Taki blałek, nie, zaraz blałek. Jaki blałek? Jezusie, on mnie ściął. Ściąłeś? Nice. Ściął, no. Ale mnie ładnie ściął, ojajaj. Da się bez rozwalania, da się. Kurwa ci dupę, boczek. Tak, boczek tryhard, no. Boczek tryhard. Przyjdziesz raz na jakiś czas i się będzie tryhardował tutaj. Śmieć. Nie gram co więcej. Ale to ty przychodzisz tu raz na czas, nie on. Znaczy, że ja przyjdę co raz na jakiś czas i tryharduję. A ja ty zrobię tylko takie krótkie. Dobra, a nieraz nie miałem w ogóle. Mi się zapominało, jak się zagadałem. A to chyba ostatnio nie miałeś. No nie miałem. No prawda. O, siadaj do tej bestii szybko. Bestry. Sylo. Zesry. Bestia. Sylo. Boczek! Ty tak samo do mnie strzelałeś na starcie. No wiem. Dwa! Okay. Boczek! Wypad. Głąby wodba. Dobra, super. Są głąby. Tak się chcesz bawić. Uważaj, Bluek! Twoja strona! Okay. Dobra. O! Trafiłem czy nie? Dobra. Poleciał. Zesraj się, nie trafiłeś co najwyżej, pozdro. Ale to też. Dobra, jeszcze bardziej kleci. Tylo też, dobra, nie. Oni są tak jakoś dziwnie ustępujesz, ciężko trafić, no. To tak, jeden na tych wagonach czy na czymś, drugi też. Wow, ciężko trafić. Ja cię. Dobra, przeleciał. To cały czas było widoczne, to by było spoko, ale tego nie widać z daleka i to jest najgorsze. Dobra. Aj, dobra. Ale... Kurde. Ale trafimy. Ale tam coraz niżej nurkuje. To prawda. Dobrze, jest. Let's go. Ty! Nice! Ziomek! Ja to rozwalam, a co? No nie! Jaj, co trafisz, nie umiem w nich. Ja teraz to się mogę... Nie! O kurde. No właśnie. Czekaj, bo ty Sylo podlatuje od dupy strony chyba, nie. Tak, ja sobie wymienię w takim razie. Ja muszę zawrócić tym trochę. Tak być nie będzie. To co wymienisz? Chodź tutaj. No ja mogę sobie też wymienić, przecież tego jest w cholerę i trochę tutaj. A tu się tak ciężko zawraca. Ziomek, ty nie chcesz. O,
O! No ciężko jest wylądować takiego tak. Uważaj, o, tu leci, dołek. O kurde, dobra. Przeleciał na szczęście, nie potrafi trafić. Niestety, jednak gnojek. Nie było dla platformy punktu. Uważaj, bo oni ci będą strzelać w ten, w silnik i będą ci rozwalać. A tu silnik działa tak osobno jakby? Tak. Tak, chyba tak. O właśnie, jak teraz. Sylo? Sylo, dymek puściłeś, widzę, ze sobą. Co jest? Syp. Zesrał się. Ja trochę tym samolotem, ale... Sypierd. Ale Boczek zawsze oszukuje tryhard, już będzie dostał samolotem. Ale to najlepsze to, że to nawet nie ja. Boczek oszukuje, Boczek oszukuje. Nieważne, kto waży, że do swojej rąki. Czemu ty zawracasz teraz tylko drugi raz? Tak, weź tym zakręć normalnie. A ty masz dalej na myszce? No a na czym? O kurde. Ale ty buja, chłopie. Dlaczego jest? Ty się jeszcze dziwisz, Shepard? Opa, on nie wyląduje, on nie wyląduje! No nie dało się, no nie dało się, zerwało mi koła. No zerwało mi koła. Tego wybrałem, ej! Ricci! Ja pierwszego wybrało. A mi... Mi też pierwszego wybrało. Mi tego pierwszego wybrało. No patrz! Nie mojego. Dominator, Peace Visor. Mój też mojego, tylko pierwszego. Ej, chciałbym być przerobione, kury. No bo były przerobione. Wybrało pierwszego, dlaczego? Ty, ale miał być niekontaktowy. Pykać się nie da. W sensie miał być kontaktowy raczej. Znaczy już się kontaktujemy. Już się kontaktujemy. Nie jest tak źle, patrz, dojeżdża do ciebie. No tak. W kontakcie jesteśmy, chłopaki. O, driftem, let's go. W końcu ma syn kary. Ty. Ten bukaner nie jest aż taki zły, jest. Też myślałem, że będzie gorzej. Dobra. No bo tak się nazywa, no. Jezor, bukanier, no. Bukanier. Sylo sobie przypomniał weekend, także no. Sylo sobie żart z 2015 roku, który robiłem i mówiłem na niego bukaker? To tak. Ten? Tak, to jest ten żart, który mówimy od 30 lat. Tak. Bo już od tylu lat nagrywamy GTA. Nie, tylko ty jesteś starym dziadem, Boczek 1 i... Dobra, Sylo, ty mańcie masz tyle samolat, co ja, dlaczego Sylo mi wywalasz, skoro mam najgorszy samochód z was? Nikogo nie wywalam, to auto samo pojechało. Ja dzisiaj nawet nie będę zły na Sylo, jak mnie będzie wywalał, nawet specjalnie. A ja będę zły. Bo przyszedłem dzisiaj tutaj. Tak, ja jestem zadowolony, że jest Sylo, że jest... Ale ja jestem zadowolony, że jest Sylo, ale też go wyzywać za to, że jeździ jak Demi, to też jest normal, że jest Sylo. Ale w sumie to czasem i tak można wyzywać, okej, dobra. Jednak zmieniam zdanie, można go zwyzywać. No oczywiście, że tak Sylo, ty debilu. Emocji. Nie, no jasne, że tak. To jest tak samo jak na streamach, jak się kłócimy. No to co jest bez... Ja nigdy w życiu z nikim nie pokłóciłem. To jest wszystko na licencji i scenariuszu po prostu. Oczywiście, że tak. Ja też na przykład bardzo często robię. Ja też bardzo na przykład wyłączam mikrofon na przykład... Dokładnie. Aż cholera, nie? Weźmie tym nie dokładnie. Bo mnie uszy aż zaspędziały. Co? To nie z tego, że nie myte. A z czego? Z takiego... Z gówna psiego. O Jezus, przepraszam. Pieski. Kurczę. Pieski są super, to prawda. Uwielbiam. Wczoraj na tym miałem toku właśnie, północ oglądałem. Dlatego Pawła tym, że... ostatnio zaprosiłeś, rozumiem. Ooooooo! Jest mój bro. Nie no, żartuję. Mój ziomo. Paweł Cox. Ej, trzeba się na tarkowika z Pawłem ustawić w ogóle. O, tak. Prędzej bije niż Sylo. Zapewne. Jest taka szansa. No, na pewno jest taka szansa. No, wbiję za niedługo, a ja wbiję... Sylo, dzisiaj wieczorem? Najszybciej, we wtorek. A dzisiaj wieczorem? Ja muszę dzisiaj dopiąć już tematy, chłopie, to tak dopiąć perfekto. Dopiąć, to ty sobie wiesz, ale, tam... Ale ty, ziomek, ale dzisiaj jest ISO do grania. O, może, no dobra, to Sylo... Kilka runów, dobra? Sylo, no, podstawkę, okej, okay, let's go. Bo się zapytał mnie przed nagrywkami, a, że... W czwórkę nie można grać w Tarkowa, tak? Można grać, dobra. Przecież można grać w czwórkę, bo Tarkowa normalnie. Tyle, ale generalnie po prostu musisz przestać być lamusem, nie? W gierki, to dopiero wtedy z nami zagrasz. Przyznam ci rację teraz, Shepard. O, co jest? Stary Sylo by tak nie powiedział. Stary Sylo by powiedział, dobra, to cię rozwalam, gościu, zaraz w gierce, zobaczymy ile fragów zrobisz. Jednak rzeczywistość weryfikuje, chłopaki. Ty, ale ostatnio powiem ci, fajne mecze mieliśmy, bo wbijaliśmy sobie na customsy i mieliśmy, wiesz, misję do robienia. To o, na przykład to wychodziło, nie znam. To wychodziło na przykład po 16 skawów, wiesz, zabitych razem we dwóch. No, to prawda, jest. Tak. O, ja tyle fajne. Sam robię. Robiłem. O, dobra, wiedziałem, że nie powie. O, tak, fajnie, chłopaki, wam idzie dobrze. Pamiętacie, jak kiedyś na fabryce wjeżdżałem, grałem o 3 w nocy, były sami takie skawy i się nikt więcej nie respił. A w jakiś grałem sposób, specjalnie... skoro musi się kilka osób zrespić? Od 3 do 5 rano było tak, że jak się wbijało do Tarkowa, czekało się na mecz 7-8 minut i wrzucało cię na same skawy tak naprawdę. I sobie robiłem wszystkie questy wtedy.
No, no, właśnie muszę zrobić. 15-17 z kawą na bombę. A ja bym chętnie właśnie pochodził jeszcze na jakieś takie mocne te, tylko ja więcej osób. Ja na faktorkę osób. Bym poszedł, no. Faktorka jest przypałowa dosyć mocna, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, no. Dlatego mówimy, że poszlibyśmy więcej osób albo coś. No, jak z Twitterami aktualnie da się żyć? Nie, na razie jest okej. Znaczy chyba trafiliśmy... Labów się nie nagra ogólnie chyba, nie? Chyba trafiliśmy na jednego ziomka kiedyś, ale tak to raczej jest git. Myślę, że po prostu zrobię jakiś dobry. Znaczy, nie wiem, nie gram labów, więc... Ciężko to określić, bo tam nie ma czegoś takiego kilka mnie, więc ciężko określić, czy to był cheater, czy nie. Często ponoć, jak jest taki jeden randomowy strzał, to może no być to wtedy, cheater. No to chyba, no, aczkolwiek wiesz, jak to wczoraj na przykład było, jak byliśmy. Przecież ja gościa zobaczyłem na skałach, to po prostu jedną pesteczkę mu w łeb wpakowałem Berowi, nie? Czy ty miałeś boczek, czy też oszuści? A najgorsze jest to, że ja widziałem gościa, myślałem, że to skaw, zostawiam to dla Sheparda, a później się ruszył, pokazały się inne teksturki na gościu, okazało się, że to był ziomek i go widziałem jeszcze w drugim miejscu. W większości rano w PMC-kiem. Z kawa biorę, jak nie mam tylko rzeczy. No to ja z kawa teraz biorę przede wszystkim, znaczy, jak szybko. Ja biorę z kawa po to, żeby sobie sprzedać ten. Ej, ale Shepard bardzo szybko wyekspił teraz, robiąc, no tak, jak wyekspił ten market, to już koks teraz. Także git. No tak, bo Tarkov się zaczyna. Tarkov się zaczyna od 15. Ja teraz poziomu, na przykład mega wolno ekspię, bo ja nie robię misji, bo biegam z Shepardem na Shepardowe misje. Nie, no, ale parę zrobiłem. Tego, jak nie masz, to jest słabo. Na przykład wjechaliśmy na Dormszy z Shepardzikiem. No, to macie klucze już? Oczywiście, tam, mam, wiesz, do misji, tak. Mam całego Vesta w tej, takiego swojego komando z kluczy z Dormsów. Bo to generalnie się do tego. No ja do case'a mam, ja do case'a. Mam wszędzie 104, na wszystkie, praktycznie każdy klucz tam mam już. Ja pamiętam, że jak market odblokowywałem zawsze, to sobie wtedy wszystkie klucze kupowałem od razu i... No ja w tym moim staszu, tym lepszym, to mam do case'a, w którym mam właśnie kluczyki i kaskę, trzymam. Jakieś tam wolne sloty na intelligency czy Doc, na coś. Doc case'a? To jest to? Nie, tak, document, tak, nie, document jest, case. Doc case, to się, dobra, się no nazywa. Mm. Doc tak case też mam, właśnie to już 3 sloty zajęte. Ej, do tego Grizzly i jeszcze tego CMS. Mam, tak. I CMS, ja i to jest 9 ja slotów zajętych. No tak, tak, to ja mam, do, ja właśnie wymieniłem dzisiaj na te. Tym? Ja gram Grizzly i CMS tylko. Ale ja na tej premce? Na Eodzie? Na Eodzie? No. No przecież ja przed tobą kupiłem Eoda. Przecież ty to ty kupiłeś, ja powiedziałem nie, bo ty go kupię, dokładnie, dokładnie. Decyzja, no, chłopie, tak wydania 500 stóp na Eoda. Ale to przecież było ze mną tak samo, ale to przecież ze mną było dokładnie tak samo. Zawsze tak jest. Ale Eodzik oddaje, no. No to prawda, no, 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 jak masz ja tego też paucza i ci nie tracą się rzeczy, które są w jakiś jak sposób jak ci nie wagle żal aż tak, wiesz, nie, wydać pieniędzy tak, na nie tracenie czasu. Nie, gierkę, a nie masz czasu grać w tą gierkę, to jest mega spoko akurat. Znaczy, bo tam odblokowanie tego dużego stasza to też trochę trwa nawet. No inaczej musisz też misje masz do robienia, nie? To mega dużo. Inne rzeczy do zdobycia, tak naprawdę. Wszyscy grają na Eodzie, to się nie da grać bez Eoda. Znaczy, ostatnio tak ludzie mówili. Ale to jest śmieszne, no, bo w sumie oni sobie zrobili taki fajny marketing zrobili. Na zasadzie, że no jasne, że nie musisz tego wydawać przecież, nie? Ale każdy tą grę wyzywa. Ale jak wiesz, wielka... potem wiesz, wbijasz na przykład do tego, na customsie widzisz sobie lobby, a tam 3/4 lobby ma Eoda. No tak, ale ludzie na streamach mówią, że na przykład reportują ludzi, którzy nie mają Eoda, po prostu jak ich zabiją. Wszyscy w tą grę... Serio? Czemu? No, wyzywają, tego, że ona mówią nie działa. O, nie ma złotego nikogo. Bo jest twórcy się śmieją w pysk prosto czasami, mówią, haha, nie działa, haha. Nie jest to nic dziwnego. Nie pogracie sobie? Sądzę, wszyscy i tak Eoda idą kupować i grają dalej. Wszyscy po prostu nawalają na Nikitę, a i tak grają, no, na ja tym mogę, to polega. No tak, ale no. Ja mogę też powiedzieć, że generalnie jak grałem te 2 lata temu, co Sylo jak miał mnie uczyć, to było takie, no i masz to, a to o czego to jest, Sylo? Nie wiem. No tak było, Sylo. No ale Eodzik jest koks teraz, wiesz. Ale nie, mi chodzi po prostu o to, że tak graliśmy sobie wtedy to i tak mówisz, o czego to jest, Sylo? Nie wiem. Koniec, po nauce. I 2 lata temu pamiętam, tak, że ona się strasznie ścierwiła, strasznie ta gierka. Tak, tak, no i bardzo to ładnie, chociaż kiedyś tyle, że zoptymalizowali to na tyle, że działa to w, powiedzmy, tym pełnym klatkarzu, tam 60 chociaż klatek. Nie jest ale to tak 144. Ścierwi czasami, to jest najgorsze. Nie no, ścierwi najwięcej jak się ładuje i to widać nawet na OBS-ie, jak ci ten koder wywala. No, ale Shepardzik, jak będziesz grał teraz z Sylem, to się nauczysz ładnie patrzeć zawsze na swojego sojusznika, gdzie jest, żeby zapamiętać jego pozycję. Ja się przecież cały czas patrzę. Ale tak, żeby wiesz, tak, żeby nie było już pytania nawet, gdzie jesteś, gdzie co.
Bo z Sylem to wiesz, no jedna kulka tak naprawdę. Ja się nie zastanawiam dwa razy. Wiem, no Sylo, wiem, tak, ale kojarzy się taki kanon Viva La Dirt? Tak, tam, tak. Taki nowozelandzki, co oni tam słupka robili, takie te... Tak, tak, i z Wiedźmina teraz. Viva La Dirt i ostatnio z Wiedźmina, tak, tak, no to mieli właśnie Starkowa swego czasu. I pamiętam właśnie, że jest coś takiego, że tam jeden ziomek mówi, nie no, Rowan, zabiłeś ostatnio 3 osoby od nas z teamu w ciągu 3 ostatnich meczy, nie? I tak myślę, Sylo, ale jak mi nie pokazujecie, że to wy, ja mówię, no dobra, no tam ustalmy, że tam gibamy się, nie? W sensie tam lewo-prawo, no, dobra. 20 minut, ale musimy się, ale to jest do sekundy, tyle, no. To jest do sekundy, jakby, że musisz wiglować, ale do sekundy czekamy, to ty, nie? Nie. No. A to aż mi się Gucio przypomniał. To jest dorsu. Ale przecież to, nie, u Gucio jest takie, to ja i oni strzelają do siebie cały miałem czas generalnie. Miałem taki tryhard mode, że odpalałem Tarkowa i go nie wyłączałem przez 2 dni na przykład. Bo takie dni mam czasami z gierkami miałem. To było tak, że jak już byłem takim aimową bestią, że mi się aimowa odpaliła. To było tak, że wiesz, respiliśmy się, co się ruszyło, puf, już głowa spadła, aż Hogaty krzyczy, odstrzeliłeś mnie! No tak, ale Sylo, ale generalnie ty wiesz o tym, że ciężko jest zrespić się nie w jednym miejscu z osobą w teamie, nie? A wiesz, że mi się zdarzało takiego odstrzelić? Rzadko się teraz zdarza, wydaje mi się. Nie, ale nie. Teraz 40... Chodzi o to, że nawet jak blisko byłeś, to Sylo potrafi ja odstrzelić patrzę, już, no. To ty, nie ma minut, nie wiem, 5 sekund.